Witam w kolejnej części naszego wideo poradnika. W tej części dowiesz się, jak zaplanować swój trening Nordic Walking. Planując swój trening Nordic Walking, zarezerwuj sobie od 60 do 90 minut. Znajdź miejsce, w którym będziesz mógł spokojnie odbyć swój trening, na przykład park lub las z twardymi, równymi duktami. Staraj się unikać wbetonowanych, wyasfaltowanych chodników. Trening rozpocznij rozgrzewką, która powinna trwać od 10 do 20 minut. W trakcie rozgrzewki przygotujesz swój organizm do wysiłku. Następne 30-40 minut to część główna treningu. W tym czasie powinieneś maszerować dość szybkim tempem, tak aby twoje tętno osiągnęło 80-90% twojego tętna maksymalnego. W połowie części głównej możesz zrobić 5-10-minutową przerwę. Wykorzystaj ją na ćwiczenia rozciągające i oddechowe. Ostatnie 15 minut treningu to wyciszenie organizmu. Przejdź w nim do wolnego marszu, a na koniec wykonaj ćwiczenia rozciągające i rozluźniające. Przechodzimy do praktyki. W czasie rozgrzewki wykonaj ćwiczenia rozgrzewające całego ciała. Zacznij od łatwych ćwiczeń, małych grup mięśniowych i stopniowo zwiększaj intensywność ćwiczeń. Na początek spróbuj wykonać po 20 powtórzeń każdego ćwiczenia, które zaproponowałem. Stań w lekkim rozkroku. Chwyć złączone kije przed sobą i unieś je na wysokość barków. Unoś i opuszczaj kije, wykonując zgięcia grzbietowe i dłoniowe nadgarstków. Opuść kije do wysokości bioder i zataczaj koła barkami w przód, a następnie w tył. Z tej samej pozycji unieś kije do klatki piersiowej, kierując łokcie na zewnątrz. Teraz unieś kije przed klatkę piersiową z wyprostowanymi łokciami i opuść z powrotem do bioder. Chwyć złączone kije przed sobą. Unieś je na wysokość barków. Przyciągnij kije do klatki piersiowej, uginając łokcie. Chwyć złączone kije przed sobą i unieś je na wysokość barków. Wykonuj skręty tułowia w prawo i w lewo. W tej samej pozycji obracaj kije w prawo i w lewo. Oprzyj kije o podłoże, tak aby dawały Ci oparcie. Unieś jedną nogę do góry i wykonuj krążenia stopy. W prawo i w lewo. Następnie zmień ćwiczącą nogę. W tej samej pozycji wykonaj wymachy nogą w przód i w tył. Następnie zmień nogę. Teraz maszeruj w miejscu, wysoko unosząc kolana. Do marszu w miejscu dodaj naprzemienne unoszenie ramion. Zwróć uwagę, by prawe ramię unosiło się z lewą nogą i odwrotnie. Bardzo dziękuję za uwagę.